Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej. To jest Sektor Śląska. Sektor Śląska. Dlaczego rzekomo unikamy wrażliwych tematów? Czy Śląsk zamiast trenować się wczasował? Jakim człowiekiem jest Iwan Dżurdżewicz? Borys czy Schwarz partnerem Olsena? Jak oceniamy letnie transfery oraz jak wygląda sytuacja Bargiela i Cylli? Między innymi na te pytania dostarczone przez naszych czytelników będą się starali odpowiedzieć Mateusz Włosek oraz Bartosz Królikowski. Ależ pięknie nam to wyszło, ja się nazywam Krzysiek Banasik i mam jeszcze dwa ważne ogłoszenia. Potrzebujemy waszych subskrypcji, potrzebujemy waszych łapek w górę, najlepiej zróbcie to od razu, żeby o tym nie zapomnieć. I przypomnę też jeszcze, że naszym partnerem głównym jest LVBet, to podcast Sektor Śląska, dzisiaj w formie Q&A, czyli wy zaproponowaliście pytania, my na nie odpowiadamy. Również poprosiliśmy o to naszych kolegów redakcyjnych, żeby nam trochę utrudnili dzisiejszą robotę. Pierwsze pytanie rozgrzewkowe, panowie. No za nami weekend bez ekstraklasy. Czy Mateusz odczuwasz jakąś traumę związaną z tym, że no niestety nie udało się obejrzeć piłki kopanej w wykonaniu naszych najlepszych zawodników? Ja byłem po tamtej kolejce tak napakowany ekstraklasą, że musiałem wyczyścić tą głowę, to było konieczne w moim przypadku i tutaj reprezentacja sprawdziła się prawie idealnie, no bo wiemy jak wyglądał ten mecz z Holandią, natomiast później już troszkę poprawienie humorów, ale szczerze mówiąc odbiłem sobie wszystko na żużlu, no bo był emocjonujący weekend z żużlem, myślę, że Bartek tutaj też doskonale wie o czym mówię, bo oglądał, także głowy są zresetowane i jedziemy dalej. Co do mnie, to ja uważam, że nasza reprezentacja zagrała godnie na poziomie ekstraklasy, zarówno przeciwko Holandii, jak i przeciwko Walii. Także myślę, że zastąpiła naszych dzielnych ligowców bardzo, bardzo godnie. A że tak się składa, że w naszej reprezentacji Polski żadnego ekstraklasowicza w sumie na boisku z reguły nie ma, no to tym bardziej musieli właśnie swoim poziomem gry zrekompensować nam tę jakże bolesną stratę. Czyli reprezentacja Polski, szczególnie chyba w tym pierwszym meczu, wypełniła tę jakże dużą lukę, która powstała w minionych dniach, kiedy tych meczów ligowych niestety nie było. Ja nie wiem, jak my przeżyjemy te Mistrzostwa Świata, które przed nami te no, chyba ponad dwa miesiące, tak, kiedy nie będziemy mogli pasjonować się meczami ekstraklasy, ale tyle o tej poważnej piłce reprezentacyjnej, bo przechodzimy do pytań, które do nas przesłaliście. One się pojawiły na Twitterze, na Facebooku, a także wewnątrz naszej redakcji takie propozycje się pojawiły. Zaczynamy od propozycji, no takiego można powiedzieć naszego lokalnego celebryty trochę twitterowego, czyli Adama z Twittera. Dlaczego inne kluby trenują, Mati, a w tym czasie w Śląsku się wczasują, bo z tego co słyszę, najbliższy trening mają dopiero w środę. To cytat z Adama. To nie ma co trenować, to trzeba dzwonić, cytując klasyka, a tak na poważnie to w sumie nie wiem, no troszkę szkoda, że został odwołany ten sparring z Odrą Opole, bo myślę, że to by było dobre przetarcie. Wiemy też, jak rezerwy zaprezentowały się na tle GKS-u Jastrzębie. Także no, odpoczywają zawodnicy Śląska, ale myślę, że zaraz będzie praca na pełnych obrotach pod okiem Iwana Dżurdżewicza, no bo tutaj jest misja do spełnienia, jest w poniedziałek mecz z nieprzewidywalną Wartą, także myślę, że tutaj zaraz wrocławianie wezmą się do roboty, bo widzieliśmy tam na Instagramie chociażby Diogo Werdaska gdzieś sobie pojechał i tak dalej. Niektórzy mają do tego pewne pretensje, ale ja sądzę, że odpoczynek jak najbardziej się przyda. Trzeba siedzieć w domu, nie wychodzić, nie wrzucać zdjęć z Instagrama, tylko no właśnie, co robić w tym wolnym czasie, który zafundował trener Iwan Dżurdżewicz? Bartek, jak ty do tego podchodzisz? Ja podchodzę na takiej zasadzie, że czasami jak ktoś za bardzo koncentruje się tylko i wyłącznie na tym, co robi, na tym, co robi na co dzień, to wychodzi mu to tym gorzej, bo trzeba czasami po prostu głowę rozluźnić. Ja myślę, że tutaj kibice Sparty Wrocław pamiętają, jak bodajże w trakcie sezonu Ty Woffinden sobie pojechał na wakacje tam w jeden weekend przerwy, a potem dwa jego następne mecze tuż po tych jego wakacjach to były jego najlepsze występy w tym sezonie, więc to, że ktoś powiedzmy nie zasuwał na treningach jak jakiś robokop w trakcie tego wolnego czasu, który dostał, to wcale nie musi przynieść negatywnych efektów. Czasami po prostu trzeba oczyścić
oczyścić głowę, podejść do tego na większym luzie. I oczywiście nie każdy reaguje na to tak samo, no ale zobaczymy. Może Diogo Werdawce akurat wyjdzie to na lepsze. Wiedziałem, że jak zaproszę do rozmowy dwóch przy okazji fanów żużla, to trochę tutaj tych anegdot żużlowych czy metafor żużlowych będzie. No Śląsk jest na wirażu, zobaczymy jak na tej prostej po wyjściu z wirażu sobie poradzi. Natomiast ja bym powiedział też tak, że to, że ktoś spędzał czas wolny w jakimś tam okresie, to wcale nie oznacza, że 5 minut wcześniej czy godzinę wcześniej właśnie nie zasuwał jak Robocop. To jest taka jedna kwestia. Druga kwestia, zawodnicy mieli wolne od niedzieli do wtorku, a więc 3 dni. To nie było wolne, tak jak ktoś mógłby pomyśleć, od piątku do wtorku włącznie. Tylko od niedzieli do wtorku włącznie 3 dni wolnego. Uważam też, że no jednak zatrudniamy profesjonalistów, zatrudniamy trenerów doświadczonych i oni chyba wiedzą najlepiej, jak rozplanować zajęcia, jak rozplanować ten plan, harmonogram treningów, biorąc pod uwagę, że przecież kolejny mecz ligowy gramy dopiero w poniedziałek, nie w piątek, nie w sobotę czy niedzielę, ale dopiero w poniedziałek. No i też zweryfikowałem tak na szybko, jak to wyglądało w przypadku innych klubów, innych zespołów, też wcześniej na przykład, to Pogoń Szczecin dokładnie tak samo miała weekend wcześniej, tyle samo dni wolnego od niedzieli do wtorku, więc to nie jest nic niecodziennego, niespodziewanego, co zafundował trener Dżurdżewicz czy sztab szkoleniowy, a trzeba też dodać tło tego wszystkiego, a tło jest takie, że w Śląsku naprawdę dużo kontuzji, dużo urazów, przeziębienia, choroby, więc sporo absencji. To tak naprawdę wynika też z mojej rozmowy z Iwanem Dżurdżewiczem, którą możecie na Śląsk.net znaleźć już albo za chwilę. Bo w sobotę na treningu Śląska było 9 piłkarzy tylko, bo do tego jeszcze doliczamy powołania do reprezentacji. Bartku, chciałeś coś powiedzieć chyba. Nie. Jak mówiłeś o przeziębieniach, to tak pomachałem wam palcem, bo ja coś o tym wiem. Że ty też przeziębiony. Sam dzisiaj mam dość ciężki dzień, więc... Na szczęście łączymy się zdalnie, nie zarazisz nas. Idziemy do drugiego pytania. Drugie pytanie od Luka z Twittera. Dlaczego unikacie wrażliwych tematów? Czy boicie się, że cofną wam akredytację? To pytanie od Luka. Mati, ty się chyba chciałbyś z nim zmierzyć. Tak, ja z chęcią się zmierzę tutaj. No my nie jesteśmy Szymonami Jadczakami, nie jesteśmy dziennikarzami śledczymi. Jeśli są drażliwe tematy, to oczywiście z chęcią je poruszymy, natomiast wiadomo, że jak to w każdej organizacji, pewne, że tak powiem, poza oku uchwytne sprawy są i tak na pewno jest w każdym klubie piłkarskim, natomiast nie uważam, żeby zadaniami dziennikarzy lokalnych, też my to robimy wiadomo z pasji, żeby to było jakby wywlekanie tych brudów tutaj na zewnątrz. Zajmujemy się Śląskiem, jesteśmy przy Śląsku, opisujemy te tematy takie, jakimi są. No i myślę, że tutaj wszyscy doskonale wiedzą, w jaki sposób to robimy, nie unikamy nigdy krytycyzmu w stosunku do zawodników, także tutaj uważam, że spełniamy naszą misję. Oczywiście jeśli ktoś by chciał, żebyśmy poruszyli bardziej jakieś drażliwe tematy, no to prosimy o jakieś dotacje, tutaj subwencje się przydadzą na jakąś ochronę albo na coś, bo może się przydać ewentualnie, ale uważam, że robimy wszystko, co możemy i te akredytacje i tak nie zostaną cofnięte, więc jedziemy dalej. Tak, to ja też czuję się poniekąd jako redaktor naczelny wywołany do tablicy. To może odkryję kartę, odkryję naszą strategię, o czym nie wolno pisać w Śląsknecie, o czym nie wolno mówić w Śląsknecie. Właśnie teraz te rzeczy wymieniam. Okay, skończyłem wymieniać. No właśnie to są te kwestie, o których mówić, pisać nie możemy nigdy. Jestem w Śląsknecie 15 lat mniej więcej. Nigdy nie było takiej sytuacji, nigdy nie było, nie wiem, takiego powiedzenia, że naszą polityką jest nie krytykowanie klubu, czy jakieś, nie wiem, ukrywanie pewnych tematów, zamiatanie ich pod dywan. Jeżeli o czymś nie piszemy, jeżeli o czymś nie mówimy, to dlatego, że albo nie czujemy tego tematu, albo nie czujemy się kompetentni w danym temacie, mamy zbyt małą wiedzę, żeby dane tematy gdzieś tam je przerabiać. I tutaj też chciałbym zaznaczyć pewien paradoks, pewną sprzeczność, bo no zdaniem Luka my nie poruszamy trudnych tematów, czyli też pewnie trochę, że ja to tak rozumiem, że za mało krytykujemy jak gdyby,
Natomiast z drugiej strony, no, możemy też powiedzieć o pewnych kulisach, że z drugiej strony właśnie niektórzy piłkarze, czy niektórzy no, ludzie przy Oporowskiej uważają wręcz inaczej, właśnie wręcz odwrotnie, że za mocno czasami, że za dużo tej krytyki, że ci młodzi to niekoniecznie tę krytykę potrafią znosić, więc no, prawda pewnie jest gdzieś po środku. Uważam, że mamy to dobrze zbalansowane w Śląsk.net i ja absolutnie chciałbym to podkreślić stanowczo, oficjalnie, gdzieś powinien być taki news, oficjalnie Banasik zaprzecza doniesieniom. Jesteśmy totalnie niezależną redakcją, która nigdy nie podkładała się pod kątem, nie wiem, akredytacji, które dostajemy. Nigdy też z klubu z Oporowskiej nie mieliśmy takiej sytuacji, że ktoś nas szantażował, że jeżeli coś źle napiszecie, bądź coś źle napisaliście, to my wam zabierzemy akredytację. Nawet nigdy takiej insynuacji nie było ze strony klubu w ostatnich latach, także absolutnie ta współpraca z klubem uważam, że jest naprawdę na profesjonalnym, dobrym poziomie i nikt z klubu w ostatnim czasie nie próbował, nie wiem, założyć nam jakiegoś kagańca. Mówię w ostatnim czasie, bo nie chcę się cofać o 10 lat, bo tak aż wszystkiego dobrze nie pamiętam, ale podkreślam raz jeszcze, totalnie niezależni jesteśmy i będziemy, dopóki ja będę w Śląsk.necie. Amen. Idziemy do kolejnego pytania. Tym razem Bartek, do ciebie. Jacy nowi Hiszpanie przyjdą do odbudowy w przerwie zimowej? Pyta Krzysztof z Twittera. Jacy? No, pozostaje mieć nadzieję, że lepsi, bo ci obecni, których mamy, których Śląsk ma obecnie, powiedzmy, że no, nie prezentują sobą żadnej formy, ale tak mówiąc pewnie na poważnie, to nie jest zły kierunek, żeby próbować tych takich zawodników właśnie jak z trzeciej nawet Ligi Hiszpańskiej, czy z drugiej, bo już nie tacy karierę tutaj robili. No ci, których mamy obecnie, no cóż, Kaja Quintana, myślę, że jeszcze przed sezonem tak się zastanawiałem, bodajże pisałem nawet tekst o nim, że to będzie taki okres prawdy dla niego i przekonamy się tak naprawdę, na co go stać. Okazuje się, że stać go na niezbyt wiele. Javier Chyjek, nie chcę mu tu już wypominać tego samobuja, bo to była jednak moim zdaniem więcej winy Michała Szczomnika. Ale też dużo jakości nie daje na Huel Leiva. No cóż, tu jeszcze powiedzmy gdzieś mały margines błędu jest, ale mówię, no myślę, że warto próbować, bo jest wiele przykładów takich jak Kiwi Lopez, czy obecnie Davo w Wiśle Płock, że się da. No ale że to jest takie, no troszeczkę zawsze jest gdzieś to ryzyko, no to jest wpisane w futbol. No można co najwyżej zadać pytanie do scoutingu, czy w przypadku pozyskiwania takich piłkarzy jak właśnie Quintana czy Victor Garcia, no co można było zrobić lepiej? Jakie pytanie oni sobie zadali, że odpowiedzią był Kaja Quintana? Jakie pytanie sobie zadali, że był odpowiedzią Victor Garcia? Mati, chciałbyś coś dodać, czy idziemy dalej? Ja myślę, że dobrze spuentowane tutaj obecność Hiszpanów we Wrocławiu, także lećmy dalej, bo tych pytań jeszcze pewnie troszkę jest. Okej. Okay. To kilka słów ode mnie, bo nie mogę się powstrzymać, to powiem tylko znowu kulisy trochę mojego wywiadu z Iwanem Dżurżewiciem. Trener powiedział wprost, Śląska nie stać dzisiaj na zawodników pokroju, nie wiem, Amaral, Tiba czy Hozue. Śląsk będzie brał zawodników właśnie do odbudowy, czy to związanej, nie wiem, z jakimiś kontuzjami, czy odbudowy, bo ktoś wraca z zagranicy, tak jak, nie wiem, Bejger przyszedł, tak jak Cylla miał się odbudować, no wiem, jak to się skończyło, ale o nim jeszcze pogadamy chwilę później. Więc Śląska po prostu nie stać dzisiaj na jakościowych zawodników, którzy z marszu stanowiliby o sile tego zespołu, będą przychodzili zawodnicy, którzy będą się dopiero w Śląsku budować. Takie są dzisiaj realia finansowe tego klubu. Kolejne pytanie, tym razem od Dave'a z Twittera oraz od Janka z Instagrama. Te pytania się łączą. Pytanie od Dave'a. Co klub zrobił, żeby frekwencja była powyżej 3000 w zimny poniedziałkowy poranek, bo przypomnijmy to w poniedziałek o godzinie 19:00 Śląsk-Wrocław u siebie zmierzy się z Wartą Poznań. A Janek do tego dopytuje, kiedy będzie pełny stadion, Mati? Obawiam się, że pełnego stadionu nie będzie jeszcze długo, 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 chyba że będzie niedługo jakiś koncert duży we Wrocławiu. Natomiast
Jeśli chodzi o frekwencję, no to naprawdę to jest duże wyzwanie dla marketingu klubowego, żeby przyciągnąć fana. Jeśli nie możemy przyciągnąć, nie wiem, więcej niż 15 tysięcy osób w sobotni wieczór czy w niedzielny, no to w poniedziałkowy to jest już wyzwanie, powiedziałbym, orbitujące gdzieś wokół jakiegoś cudu. Także tutaj jeśli chodzi o te przyciąganie fanów, no to myślę, że jest duże pole do popisów, no ale wiemy, że jakby dźwignią tego wszystkiego powinny być wyniki, a te wyniki są takie, jakie są, oczywiście nie są najgorsze, natomiast są raczej powiedziałbym średnie. I wydaje mi się, że to też nie przyciąga kibiców, a ta dyskusja o tym wielkim molochu we Wrocławiu wiecznie niezapełnionym, no to ciągnie się za nami już bardzo długo i raczej tutaj racjonalnego rozwiązania nie widzę. No pamiętamy też, jak był mecz pucharowy w tamtym sezonie z Brookbetem Termalika, gdzie ta frekwencja była dramatyczna, bodajże 3000 osób, to też było wiadomo w środku tygodnia, także nie chcielibyśmy oczywiście oglądać takich pustek na stadionie. No może czas przejść się, nie wiem, po komunikacji miejskiej za darmo z biletami, chociaż nie wiem, czy niektórzy by sięgnęli po nie, ale taka jest smutna prawda Wrocławia i taka jest smutna prawda, że też wiele osób w ogóle nie jest zainteresowanych tematami stricte śląskowymi, klubowymi. Przypomnę frekwencję najlepszą w tym sezonie na stadionie Śląska, 15 tysięcy widzów podczas meczu z Widzewem w Łódź, ale wiemy, jakie było tło tego meczu. 11 tysięcy na meczu z Rakowem, 10 tysięcy na meczu z Pogonią. Bartek, to są liczby chyba, które można zaakceptować, no ale pytanie, co zrobić, czy co klub do tej pory zrobił, czy gdzieś słyszałeś coś, jakąś akcję marketingową zachęcającą do tego, aby przyjść w poniedziałek na mecz z Wartą Poznań, bo takie było pytanie Dave'a. Liczby, o których mówiłeś, są akceptowalne, no ale sam wymieniałeś rywali. Raków, Częstochowa, Pogoń, Szczecin i Widzew Łódź, z którym wiadomo, jakie Śląsk ma relacje, plus tam jeszcze kibice Widzewa zresztą na tym meczu byli, więc oni też troszeczkę tą cyferkę podbili. No a pytanie, no właśnie, to jest kluczowe pytanie. Jak tutaj przekonać człowieka, że właściwy sposób na spędzenie poniedziałkowego wieczoru to jest na stadionie Wrocław, oglądając mecz Śląska, Wrocław z Wartą Poznań. No właśnie, Bartek, jesteś nowym pracownikiem marketingu Śląska Wrocław. Trwa rozmowa rekrutacyjna. Co robić? Co robić, panie Bartku, żeby ściągnąć tych ludzi na poniedziałek? Szczerze powiedziawszy, może trudno mi tak powiedzieć z perspektywy... No nie mówiłem, że będzie łatwo, No nie mówiłeś i masz rację, bo marketingowcem zdecydowanie nie jestem. Myślę, że bardziej trzeba właśnie na to spojrzeć z perspektywy kibica. Nie wiem, nie przekona się kibica na to, żeby przyszedł na mecz z Wartą Poznań, z całym szacunkiem dla tego klubu, to nie jest i jeszcze długo nie będzie, a prawdopodobnie nigdy nie będzie, zespół myślący, o tak, Warta Poznań, chcę to zobaczyć dokładnie. To jest coś na zasadzie tego słynnego Podbeskidzia z Łęczną. To jest zdecydowanie coś takiego. No więc nie wiem, ja przez ostatni tydzień czy przez ostatnie dwa tygodnie faktycznie nie bardzo słyszałem o jakiejś szczególnej akcji zachęcającej ludzi do przyjścia na ten mecz. A mi się wydaje, że jedyną nadzieją dla takiego meczu to jest po prostu wpychać go wszędzie. Obwieszać miasto plakatami w komunikacji miejskiej. Jakieś akcje w social media, nie wiem, jakiś konkurs powiedzmy na, nie wiem, nawet na jakieś hasło zachęcające ludzi na ten stadion, nie wiem, rymowane jakieś coś, dać trochę inwencję w ręce kibiców, bo może kibic przekona drugiego kibica lepiej niż zrobić to marketingowiec klubu. Może coś na takiej zasadzie, dać troszeczkę więcej kreatywności, może na takiej. To myślę, że to jest też dobry temat. Po pierwsze, ocencie w komentarzach pomysły Bartka. Po drugie, być może wy, drodzy słuchacze, macie jakieś pomysły, jakieś podpowiedzi dla Bartka, a już tak mówiąc na poważnie, dla naszych marketingowców pracujących przy Oprowskiej na Alei Śląska, jak zachęcić kibiców, by w większej liczbie pojawiali się na stadionie. Także czekamy na wasze pomysły w komentarzach. Idziemy do kolejnego pytania, bo tutaj mamy aż 3 od Kacpra z Twittera. Po pierwsze, czy możemy, Mati, spodziewać się poprawy gry w ofensywie?
Ja uważam, że jak najbardziej możemy, bo to, o czym pisał wczoraj chociażby Krzysztof Rakowicz u nas o tej ofensywnej impotencji, to myślę, że to jest temat zdecydowanie do poprawy i jeśli ta gra defensywna jest w porządku, no to tutaj w ataku dużo nam brakuje i dużo nam brakuje, powiedziałbym, przede wszystkim od skrzydłowych, dużo nam brakuje od Matiasa Nauela, który musi się bardziej uaktywnić, no i brakuje nam tego strzelca wyborowego w postaci Erika Exposito, który wiemy, jaki miał wpływ w tamtym sezonie, szczególnie w rundzie jesiennej. Także tutaj bym upatrywał największych braków Śląska i jeśli to się nie poprawi, a widzieliśmy zalążki tego w Gliwicach, no to wydaje mi się, że Śląsk dalej będzie taką drużyną a to remisującą, a to gdzieś przegrywającą, a to czasami wygrywającą po jakimś karnym, także wydaje mi się, że tutaj musimy mieć silnego napastnika, który weźmie to na barki, a na razie Erik na takiego niestety nie wygląda. No bez Erika myślę, że będzie ciężko, będzie trudno odblokować tę ofensywę, ale to znowu odwołam się do tego, co mi powiedział trener Dziurzewicz podczas naszej piątkowej rozmowy, że Erik wygląda coraz lepiej, że Erik chce, Erik się stara i jest nadzieja, że po tej przerwie reprezentacyjnej zacznie znowu bardziej regularnie strzelać. Drugie pytanie od Kacpra. Jakie są cele na te ostatnie spotkania ligowe w tym roku? Chociaż no skoro to pytanie do nas, to my może je trochę zmodyfikujemy. Bartku, jakie powinny być cele na te kolejne spotkania? Znaczy no poza tym, co już było wielu razy poruszane, czyli właśnie poprawie tej ofensywy, to przede wszystkim znalezienie takiego jakiegoś konkretnego stylu, bo myślę, że to jest największy problem. Nawet nie to, że my nie mamy, że Śląsk nie ma napastnika takiego, który wziąłby grę na swoje barki, bo od jednego piłkarza też nie możemy oczekiwać, że każdy mecz będzie ciągnął ten wózek. No Erik potrafił to robić w zeszłym sezonie jesienią. Też nie przez całą rundę, bo miał lepsze i gorsze mecze. Ale przede wszystkim, żebyśmy na przykład, jak będziemy nagrywać podcast po ostatnim meczu w 2022 roku Śląska-Wrocław, że jak sobie zadamy pytanie, jaki ten Śląsk jest w ofensywie, jaki ten Śląsk jest w ogóle w grze, jaka to jest koncepcja, to że będziemy sobie w stanie tak jakoś w miarę jasno na to odpowiedzieć, bo ja szczerze powiedziawszy dalej czegoś takiego nie widzę. Czy to jest kontry, czy to jest atak pozycyjny, czy to jest oddawanie rywalowi i właśnie czyhanie na jakieś jego błędy. Trudno mi to, szczerze powiedziawszy, teraz sprecyzować. Bo to też nie jest nawet laga na napastnika, bo obecnie ten napastnik póki co nie funkcjonował, więc mowy o takiej ladze przysłowiowej też nie mogło być. No właśnie, ale to z kolei można, sorry, jeszcze ci przerwę, Krzysztof, odbić piłeczkę w takim razie, jak prezentuje się ten styl u innych zespołów Ekstraklasy, bo ja z kolei mam wrażenie, że Ekstraklasa to od wielu lat dobre ustawianie się w defensywie, dobre przecinanie bardziej podań i właśnie ta defensywka słynna, czyli no, mniej kreowania w ataku, a bardziej właśnie w ofensywie, jeśli coś wyjdzie przez przypadek. Oczywiście różne zespoły mają różne koncepcje, natomiast wydaje mi się, że tutaj ta defensywa słynna, czyli dobre przesuwanie, ścisk w tych formacjach, małe przestrzenie, to była zawsze charakterystyka Ekstraklasy, no i poniekąd też uważam, że dlatego ten styl i ta widowiskowość naszej ligi nigdy nie były jakoś korzystne dla postronnego widza. Nie wiem, jak wy to odbieracie. Dlatego właśnie mówię, że jakby chodzi mi też o styl całej gry, całego zespołu, tak? Bo czy przypominamy sobie jakiś mecz w tym sezonie, który na przykład Śląsk wygrałby dzięki, powiedzmy, dobrze dobranej taktyce, że powiedzmy Iwan Dziurdziewicz kompletnie taktycznie przechytrzył jakiegoś trenera, co potrafi na przykład robić Dawid Szulczek, czyli najbliższego rywala Śląska Wrocław. No bo ja tak naprawdę jaki Warta Poznań ma skład, jaki oni mają to potencjał? No szczerze powiedziawszy, to jest potencjał góra na pierwszą ligę, a mimo wszystko kolejny trener gdzieś potrafi z tego zespołu wyciągać teoretycznie więcej niż teoretycznie powinien. I właśnie o to mi chodzi, żebyśmy zobaczyli, że faktycznie ten zespół też tak potrafi. Też potrafi, może nie samymi umiejętnościami, bo wiadomo, że umiejętnościami to my nie wygramy z Rakowem, że Śląsk nie wygra z Pogonią, że Śląsk nie wygra umiejętnościami z nawet z Legią Warszawa, no bo tam gdzieś jednak tej jakości jest więcej. Żeby po prostu móc powiedzieć, że byliśmy teoretycznie słabsi na papierze, ale mieliśmy pomysł na ten mecz, zrealizowaliśmy go od A do Z, i możemy być zadowoleni, że faktycznie gdzieś ta dyscyplina taktyczna i ten pomysł jest widać. To wyprzedziliście trochę trzecie pytanie od Kacpra, czyli pytanie właśnie, jaki jest styl drużyny
Iwana Dżurdziewicza. Myślę, że tutaj już szeroko o tym powiedzieliście. Natomiast ja się jeszcze krótko odniosę. Też wydaje mi się, że ciągle ten styl jest poszukiwany, że ta drużyna jest w na tyle wczesnym etapie budowy, jest jeszcze na tyle niestabilna, co pokazują wyniki, wygrana, przegrana, remis i tak to jest wszystko przeplatane, że trudno powiedzieć jeszcze o jakimś stylu. Na pewno możemy powiedzieć o jakimś pomyśle. Tym pomysłem jest powrót do gry czwórką obrońców, tym pomysłem jest również granie takimi klasycznymi, szybkimi, dynamicznymi, skrzydłowymi w postaci Jebłacha i Jastrzębskiego, chociaż też tam z konieczności trochę musiał grać Samiec Talar. No i w tym meczu z Piastem Gliwice też trochę z konieczności, ale trener Dżurdziewicz, mam wrażenie, że trochę no, był jak gdyby zafascynowany tym pomysłem, żeby w środku pola grało trzech zawodników bardzo dobrych technicznie, którzy potrafią realizować taką krótką grę, która pozwala też na zdobywanie pola. I być może to jest jakiś, nie wiem, zaczątek czegoś nowego. Zobaczymy. Kolejne pytanie od Krystiana. Dlaczego Exposito przez długie lata pobytu w Śląsku nie nauczył się grać prawą nogą? Mati, myślę, że możemy krótko na to odpowiedzieć. No bo lewą ma lepszą, no nie ma odpowiedzi innej na to pytanie. I tak jak niektórzy się dziwią właśnie, że niektórzy na przykład piłkarze zagraniczni nie uczą się polskiego, niektórzy też mają problem chociażby z angielskim, ale tutaj podam znowu ten żużlowy przykład Patryka Hansena, który przyjechał do Polski i on w tym momencie po polsku umie naprawdę się dogadać, a wiemy jakim polskim jest językiem, jaki polski jest trudnym językiem do nauczenia, przepraszam. I tutaj naprawdę czapki z głów dla niektórych. Wiadomo, że ci Słowacy, nie Słowacy, to zawsze tego języka się nie nauczą mimochodem, natomiast tutaj zawsze mnie to dziwi, jak zawodnik jest długo w Polsce i jednak tego języka nie chce liznąć. Krystian z Twittera pyta również, kto jest trenerem napastników i jak wyglądają ich treningi. To myślę, że ja tutaj mogę szybko odpowiedzieć, że w pierwszej drużynie nie ma takich profilowanych trenerów z podziałem na obrońców, pomocników, napastników. Dzieje się to w Akademii Śląska. Tam takie dodatkowe treningi prowadzą byli zawodnicy Śląska, którzy występowali właśnie na różnych pozycjach, także tam to jak najbardziej ma miejsce. Pytanie od Kumbalo, tym razem już z Instagrama mamy pytania. Bartek, Śląsk ma ambicje, ale czy nie odczuwacie niemocy naszych zawodników? Ja to pytanie odczytuję trochę tak, że Śląsk się stara, ale ma na tyle słabych zawodników, że no, nie jest w stanie osiągnąć czegoś więcej. Tak odczytuję to pytanie. Mam nadzieję, że Kumbalo właśnie to miał na myśli. No cóż, jeżeli by podejść do tego na takiej zasadzie, no to starają się, ale są za słabi. No to można powiedzieć, a w takim razie dlaczego nie tylko w polskiej lidze zdarzają się takie właśnie historie, że gdzieś te słabsze drużyny potrafią grać powyżej swoich oczekiwań, bo jakbyśmy tak podchodzili na zasadzie, że wygrać może tylko ten, kto jest lepszy na papierze, no to w ogóle w futbol nie miałby żadnego sensu. Więc to, ja myślę, że to jest właśnie cały czas kwestia tego, żeby mieć jakiś konkretny plan taktyczny na mecz i go konkretnie rywalizować, zwłaszcza w takiej lidze jak nasza, bo umówmy się, tutaj każdy z każdym może wygrać doskonale o tym wiemy, więc nie posądzałbym tutaj piłkarzy Śląska o brak ambicji, bo jeżeli ktoś jest profesjonalnym piłkarzem grającym powiedzmy na jakimś tam nieamatorskim poziomie, to znaczy, że jakieś ambicje w swoim życiu miał. Wiadomo, piłkarze są lepsi, słabsi, ale to jest akurat normalne. Nie wiem, policjanci też są lepsi, gorsi, sprzedawcy lepsi, gorsi, to też na takiej zasadzie. Więc absolutnie tutaj nie posądzałbym o żaden brak ambicji, ani też o to, że oni czegoś nie mogą zrobić, bo są za słabi na to na papierze. Nie, no mówię jeszcze raz, w naszej ekstraklasie każdy z każdym może wygrać, wystarczy znaleźć odpowiedni na to sposób. Śląsk wygrał z Lechem, Śląsk wygrał z Pogonią, przegrał ze Stalą Mielec, no więc to jest potwierdzenie twojej tezy. Myślę, że nie tylko twojej, ale generalnie to dlatego właśnie
firmy zajmujące się predyktowaniem meczów mają się tak dobrze w naszej lidze, właśnie dlatego ich jest tak dużo, bo tak trudno jest wytypować prawidłowy wynik. Mati, kolejne pytanie dla ciebie. Jak wygląda sytuacja Barguela i Cilli? Czy mamy jakieś wiadomości, czy coś wiemy na temat tych zawodników? Sytuacja Barguela... Kto jest autorem pytania? Łukasz z Instagrama. A więc Łukaszu z Instagrama. Sytuacja Barguela jest taka, że on zagrał w tym sezonie świetny mecz w Polkowicach, gdzie wiemy, że ustrzelił dublet. Śląsk tam zwyciężył 3-1. I później troszkę ten zawodnik w swoim stylu gdzieś tam przenikał, pojawiał się troszkę więcej, było go widać w ofensywie. Natomiast jeśli się nie mylę, on zagrał teraz z Jastrzębiem od pierwszej minuty. I w ogóle ta ofensywa śląska, już tak rozszerzając, nie wyglądała zbyt dobrze i on tam nie był jakimś elementem wyróżniającym się, bo tak miałem okazję oglądać pierwszą połowę i pisać live'a, także tutaj nie widziałem w nim zawodnika jakiegoś przełomowego i wydaje mi się, że on troszkę niestety sprzeciętniał, a rezerwom Śląska by się przydał taki impuls w jego postaci. A jeśli chodzi o Cillę, no to ja uważam, że to już jest zawodnik poniekąd stracony dla Śląska, bo ciężko naprawdę będzie mu się odbudować, jeśli on siedzi czasami na ławce, wejdzie na chwilę, ostatnio praktycznie w ogóle się nie pojawia, także on jest tylko w kadrze meczowej i ta jego ekstraklasowa przeszłość, gdzieś tam gol z Podbeskidziem i różne takie wejścia typu jeszcze bramka chyba z Wisłą Kraków, jeśli się nie mylę, to wydaje mi się, że to jest jakaś melodia z kolei przeszłości, nie przyszłości, a jaka będzie jego przyszłość, no to naprawdę ja nie chcę wiedzieć, bo to był zawodnik z łatką wielkiego talentu, z Bayernu Monachium sprowadzany, zgodnie z tą polityką transferową wcześniejszą Dariusza Sztylki, także tutaj miał być tą wartością dodaną, a ja bym powiedział, że to jest zawodnik idealnie wpisujący się w koncepcję wartości ujemnej. Tak, no ja też zapytałem trenera o sytuację Cilli, który faktycznie miał być pierwszoplanową postacią jeszcze za czasów Jacka Magiery przecież, który go znał wcześniej z reprezentacji młodzieżowej, i trener mi powiedział wprost: Cilla jest zawodnikiem obecnie rezerw, trenuje z rezerwami i tylko pod kątem rezerw jest brany pod uwagę. Jak dobrze się pokaże w rezerwach, to może... I tutaj trener zawiesił głos, bo ja powiedziałem, że on przecież w rezerwach nie gra też, bo tam też siedzi na ławce. No to masz odpowiedź, powiedział mi trener. Także Marcel Cilla i Śląsk Wrocław to już są dwie osobne historie. I biorąc jeszcze pod uwagę, że zdaniem trenera, jeśli do Śląska ktoś miałby przyjść, to ktoś z tego Śląska będzie musiał odejść, no to ja myślę, że już Marcel Cilla powinien sobie szukać nowego pracodawcy, jeśli jeszcze chce coś w swojej karierze, która całkiem dobrze się zapowiadała, osiągnąć, bo to był naprawdę wyróżniający się piłkarz młodzieżowej kadry Jacka Magiery. Pytanie od Nutrexa z Instagrama. Borys czy Schwarz? Kto powinien być partnerem Patryka Olsena w środku pola? I też Nutrex dodaje, że ciekawe, jakby na dłuższą metę Borys wyglądał z Olsenem. Co o tym myślisz, Bartku? Trzeba przede wszystkim pamiętać, że Borys jest wybitnie młodym piłkarzem, ma niecałe 16 lat, a wiadomo, że ogólnie z młodymi piłkarzami jest tak, że no, po naprawdę znakomitym super meczu nagle potrafią zagrać mecz bardzo, bardzo słaby, bardzo, bardzo wyblakły, bardzo przeciętny. Oczywiście nie oznacza to, że nie należy na nich stawiać. Trzeba, i ja osobiście bardzo się ucieszyłem z Karola Borysa, który był ostatnio wyjściowy 11 Śląska Wrocław. Zresztą kto śledzi, ten wie, że teraz na kadrze do lat 17 również Karol Borys świetnie sobie radzi, pokazuje, że jego obecny okres jest bardzo, bardzo udany. Więc no, skoro chłopak wszedł na taką falę, bo gdzieś złapał ten odpowiedni flow ze swoją formą, to myślę, że absolutnie można dawać mu szansę. Natomiast czy on, czy Schwarz, oni mają różne atuty. No, Borys gdzieś ma tą taką młodzieńczą fantazję, jest gdzieś takim bardziej właśnie bardziej technicznym, szybciej troszeczkę grającym zawodnikiem, więcej widzącym na boisku. No a Petr Schwarz jest taki bardziej jednak nakierowany defensywny pomocnik. Oczywiście w ofensywie też swoje umie. Natomiast bardzo chętnie zobaczę jeszcze Karola Borysa w wyjściowej jednastce. I myślę, że też taki mecz właśnie jak z Wartą Poznań, z takimi rywalami, oczywiście
raz jeszcze szanuję trenera Szulczka, jego pracę i tego, no ale jak nie z takimi rywalami, no to raczej to z kim, więc myślę, że Karol Borys na pewno nie będzie teraz takim na stałe piłkarzem wyjściowej jednostki Śląska, bo to by było jednak duże ryzyko, ale żeby tak co jakiś czas, w zależności może od specyfiki rywala, to te okazje mu dawać, bo widać, że złapał teraz tą formę i tym bardziej warto to robić. No Karol Borys dokładnie w dniu publikacji naszego podcastu, czyli 28 września, zyskał możliwość uzyskania prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T. Co te kategorie oznaczają, to trzeba sobie wygooglać, bo ja tak na szybko tylko tę informację znalazłem, bo Karol Borys właśnie, no możemy powiedzieć dzisiaj, w dniu publikacji naszego podcastu, jeśli słuchacie nas 28 września, skończył 16 lat. Mati, jakie jest twoje podejście do tego tematu? Przekażę ci jeszcze to pytanie, bo uważam, że jest naprawdę ciekawe. Tak, jeśli chodzi tutaj o profile tych zawodników, o których mówiliśmy, no to one są zgoła inne, no i jeśli Borys jest takim zawodnikiem właśnie dobrym z piłką przy nodze i bardzo technicznym, utalentowanym i takim zawodnikiem, który szuka tych niestandardowych rozwiązań, jak widzieliśmy to w tym meczu z Anglią do lat 17 w Pucharze Syrenki, gdzie Polacy wygrali 5-0 i tam popisał się naprawdę z fenomenalnym tym prostopadłym podaniem, no to jeśli zestawimy go ze Szwarcem, to są oczywiście zupełnie inni gracze, chociaż ja pamiętam takie mecze Szwarca, że on naprawdę był wszędzie i przecinał te linie podań i naprawdę harował, także tutaj na pewno nie możemy ich zestawiać 1-1, także Szwarc ma swoje atuty i Borys ma swoje atuty, chociaż oczywiście musimy podkreślić ten bardzo młody wiek Karola Borysa i wydaje mi się, że to, że tak wcześnie zadebiutował w Ekstraklasie, to tylko będzie działało na jego korzyść, no i tutaj musimy chuchać i dmuchać, żeby jak najwięcej pożytku z niego było. Czy Śląsk jest w miejscu, w którym spodziewaliście się go po 10 kolejkach, Bartek? A to pytanie i wszystkie kolejne pytania będą zadawać nasi redakcyjni koledzy. To konkretne od Karola Bugajskiego. Czy spodziewałeś się, Bartek, Śląska na tym miejscu, na którym aktualnie się znajduje? Czyli przypomnijmy, 12 lokata. No tak naprawdę bardzo mała przewaga nad właśnie 16 Wartą Poznań, bo tylko 2 punkty, ale też tylko 3 punkty straty do 5 Widzewa Łódź. Właśnie to jest też taka kwestia, że nie oceniałbym tu na zasadzie, czy Śląsk jest tam, gdzie bym się go spodziewał, bo tak naprawdę miałby 2 punkty więcej, łącząc sobie właśnie tabelę, no to byłby na miejscu 6, miałby 2 punkty mniej, to by miał 11 punktów, czyli tyle samo co 16 Warta Poznań. Więc przy tak płaskiej tabeli nie ma się tak bardzo co przywiązywać do tego 12 miejsca. Ktoś mógłby powiedzieć, że mogło być lepiej, ale mogło być też zdecydowanie gorzej, bo pamiętamy te mecze z Pogonią Szczecin czy z Lechem Poznań, gdzie jedni i drudzy mieli mnóstwo okazji, żeby ten Śląsk dobić i tylko sobie pluć mogą w brodę, że tego nie zrobili. Także 12 miejsce nie wygląda może jakoś super powalająco, bo ja pamiętam w przedsezonowych typowaniach dawałem Śląsk na koniec sezonu gdzieś tak na miejsca 7-9, bardziej ze wskazaniem na 9. Natomiast mówię, przy tak płaskiej tabeli to nie powiem, czy jestem zadowolony z tego miejsca, bo to po prostu teraz nie ma jeszcze tak naprawdę aż takiego wielkiego znaczenia, czy się jest 13 czy 6, gdzie te miejsca mi 2 punkty dzielą. No to... Mati, jakie jest twoje podejście? Znaczy ja uważam, że te punkty strasznie uciekają gdzieś przez te remisy, o których nomen omen Karol pisał wczoraj na Śląsnecie, także bardzo słusznie zauważył, że my w 2022 roku, jeśli liczyć rok kalendarzowy, no to mieliśmy najwięcej tych remisów ze wszystkich drużyn występujących obecnie w Ekstraklasie, także te punkty zaczęły bardzo uciekać, widać to też w tym sezonie, no i to, o czym mówił Bartek, czyli ta spłaszczona tabela, że każdy teraz może przedostać się gdzieś tam do czołówki z niskich lokat, to też jakby nie ułatwia nam tutaj oceny tego takim chłodnym, wyrafinowanym okiem, natomiast no, myślę, że tylko najwięksi optymiści przewidywali, że Śląsk jednak znajdzie się gdzieś wyżej niż to powiedzmy, nie wiem, 7-8 miejsce przy tak wielu niewiadomych, przy tak wielu znakach zapytania przed sezonem, także no ja tutaj uważam, że jeśli skończymy gdzieś tak na miejscu
nie wiem, 9-10 to w perspektywie całego sezonu, sezonu, który jest jednym wielkim placem budowy, no to, to będzie bardzo dobrze. A ja powiem szczerze, że biorę to 12 miejsce w ciemno i dla mnie, jeżeli Śląsk spokojnie utrzyma się w Ekstraklasie bez tych nerwów, bez tego stresu z poprzedniego sezonu, to myślę, że będę zadowolony, co wcale nie oznacza, że docelowo tak nie mam gdzieś tam wyższych ambicji jako kibic Śląska, jako sympatyk Śląska, bo miejsce tego klubu z takiego dużego miasta to zdecydowanie czołówka Ekstraklasy, ale do tej czołówki myślę, że szybko nie dobijemy, chyba że jak stanie się jakiś cud w Ekstraklasie, wiemy, że to jest, jest możliwe, ale patrząc na to racjonalnie, to dzisiaj Śląsk jest po prostu, tak jak pokazuje to budżet, tak jak pokazuje to raport finansowy, Śląsk jest po prostu typowym ligowym średniakiem i dzisiaj ani trener Dziurzewicz, ani nikt w klubie nie powie, że Śląsk na dzisiaj ma ambicje na coś więcej niż spokojne utrzymanie w środku tabeli, bo cele muszą być po prostu realne. Dzisiaj celem Śląska jest utrzymanie się w Ekstraklasie na miejscach 10-12, tak myślę. Pytanie kolejne od Karola Bugajskiego. Który z dotychczasowych meczów zapamiętaliście najlepiej, Bartek? Najlepiej, jeżeli chodzi o taki styl gry Śląska-Wrocław, no to wydaje mi się, że nawet tak patrząc po tych zwycięstwach, jakie Śląsk odnosił, czyli, bo tu jednak przede wszystkim temu trzeba się przypatrywać, czyli Lechia, Lech i Pogoń. Wydawało mi się jeszcze w drugiej kolejce, jak Śląsk grał z Pogonią, zwłaszcza ta pierwsza połowa, dała mi coś takiego, że może to będzie drużyna, która właśnie będzie potrafiła wykorzystywać tych swoich szybkich skrzydłowych, że tam naprawdę dobrze spisał się Denis Jastrzębski w tej pierwszej połowie, strzelił zresztą gola, też stwarzał zagrożenie i myślę, że jeżeli chodzi właśnie o styl gry Śląska, to gdzieś ten mecz tak pozytywnie się kojarzy, aczkolwiek ten ostatni z Piastem, gdzie faktycznie można było czuć niedosyt, a nie ulgę po takim remisie, również gdzieś tam jakimś światełkiem w tym tunelu na budowie jest. Mati, ty którego meczu nie zapomnisz? Ja myślę, że jednak tutaj w perspektywie tych emocji i widowiskowości bardziej już niż stylu gry, no to ja nie zapomnę meczu z Lechią Gdańsk, bo po pierwszej połowie naprawdę zastanawiałem się, dokąd zmierza ten Śląsk, a w drugiej części gry to wszystko się odmieniło, no i odmieniło się też jeśli chodzi o, powiedziałbym, psychikę zawodników, no bo wielu zawodnikom tam odcięło, że tak powiem, elektrykę i mieliśmy różne dantejskie sceny w meczu przyjaźni, także to też był taki mecz pamiętny pod tym względem. No a że Śląsk wyszedł z niego zwycięsko, no to jeszcze większy plus, że te zwycięstwo było, także tutaj w mojej pamięci mecz z Lechią Gdańsk raczej. No wiemy, że na pewno Javier Chyjek i Michał Szromnik nigdy nie zapomną meczu ze Stalą Mielec i myślę, że to spotkanie też trzeba przywołać, ale generalnie mam taką refleksję, że te mecze były jakieś, że nawet jak Śląsk przegrywał, no to my to zapamiętamy, właśnie, że Śląsk wzbudzał jakieś emocje, że to nie były takie totalnie nijakie, miałkie spotkania, tylko albo zapamiętamy Śląska, nie wiem, z tego, że wygrał z Mistrzem Polski, z Lechem, że wygrał z Pogonią Szczecin, że potrafił się odbudować z tą Lechią Gdańsk, albo no, niestety przeciwwaga, trauma związana z meczem ze Stalą Mielec, totalne lanie z Rakowem Częstochowa, to były po prostu spotkania, które no, gdzieś tam w naszej pamięci myślę, że na jakiś czas pozostaną. Ja uważam, że był taki jeden nijaki mecz pod względem w ogóle stylu i też wyniku, no bo pamiętam Derby? Ten mecz z Krakowią bardziej, gdzie ten remis z Krakowią, gdzie staliśmy w mix-zonie i przyszedł Adrian Łyszczarz, strzelec gola i później się zastanawialiśmy, z kim my w ogóle pogadamy, jakie tutaj tematy w ogóle wykreować, no bo ten mecz po prostu obfitował, po pierwsze w mało takich bohaterów, wiadomo, był Adrian Łyszczarz, ale obfitował też w mało takich wydarzeń, powiedziałbym, i tak troszkę przeszedł bez echa, tak jak przechodzili nam właśnie przed oczami zawodnicy Krakowi gdzieś w mix-zonie i nikt tam nimi się zbytnio nie interesował, tak po prostu
prostu to najbardziej zapamiętam, że ten mecz był taki właśnie pod względem tego stylu. Zastanawialiśmy się, czy to w ogóle ma jakiś sens, rozgrywanie tego meczu, natomiast oczywiście wynik był pozytywny, więc jakoś się obroniło to spotkanie, powiedziałbym. Paweł Lorenz, nasz redakcyjny kolega, pyta, o którym zawodniku już zapomnieliście, Bartek? Myślę, że najbardziej. Tak, jeżeli chodzi o to, co prezentują następcy, no to mógłbym powiedzieć, że najbardziej zapomniałem o Matuszu Putnowskim, tak? No bo choć bramkarz bardzo dobry, dużo dobrego dla Śląska zrobił, to jednak gdzieś swoim poziomem gry w tym sezonie, pomijając mecz w Mielcu, Michał Szromnik gdzieś pozwala nie odczuwać jego braku tak bardzo. No a jeżeli ująć to bardziej ogólnie, że pod kątem ile ten ktoś zrobił dla Śląska w tym przypadku, w jego drugim podejściu do tej drużyny, no to zdecydowanie Waldemar Sobota, bo jego brak nie jest odczuwalny w żaden sposób, a raczej jest ulga, że już go nie ma. Tu przepraszam, ale no taka prawda. A z obecnej kadry Mati, czy są już jacyś zawodnicy, o których już zapomniałeś? Na których nie liczysz może też? Jeśli chodzi o obecną kadrę, no to zgasł ewidentnie Piotr Samiec-Tarar i tutaj po tym początku, gdzie jeszcze myśleliśmy, że on tych szans dostanie więcej, no to jednak się nie obronił formą sportową, trzeba sobie to powiedzieć szczerze. No i teraz troszkę o nim zapomnieliśmy, bo on nawet się nie pojawiał w ostatnich meczach na boisku, a tutaj chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że ja dosyć szybko zapomniałem o Krzysztofie Mączyńskim, który reprezentuje teraz barwy rezerw Śląska i wydawało mi się, że jednak... To dużo powiedziane, nie? Tak, tak, figuruje w kadrze, powiedzmy sobie, na papierze. Jest nie płatnikiem, tylko no pewnie jest jakieś jedno słowo na to, że po prostu bierze kasę za to, że jest zatrudniony jeszcze w Śląsku. To może mi ktoś w komentarzach przypomni, zaproponuje, że chyba jest takie słowo jedno. No tak, zapomnieliśmy szybko o Mące. Tak, zapomnieliśmy Przerwałem strasznie sorry, szybko kontynuuj. I nie, jasne, tylko że chodzi mi o to, że to jest dla mnie też zatrważające, że my zapomnieliśmy o człowieku, który po pierwsze był kapitanem, był w jakimś stopniu liderem środka pola Śląska w tamtym sezonie i to też jest takie symptomatyczne, jeśli chodzi o te zmiany kadrowe, które zaszły, o ten projekt trenera Iwana, że jednak kompletnie nie pamiętamy o człowieku, na którym trochę ta drużyna się, wydaje mi się, mentalnie opierała, no bo wiemy, jaki Krzysztof miał wpływ na też funkcjonowanie całego zespołu pod względem organizacyjnym. Czy to był zły wpływ, czy dobry, to nie mnie to rozliczać. Natomiast no wydaje mi się, że jak na to, że tak szybko zapomnieliśmy o nim, no to jednak chyba coś z nim musiało być rzeczywiście nie tak. Tak, no nie zapomnę nigdy tego spotkania dziennikarzy z przedstawicielami klubu. Takie spotkania odbywają się cyklicznie raz na kilka miesięcy. Tam byli wtedy Piotr Waśniewski, prezes Śląska, Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy, Krzysztof Paluszek, dyrektor pionu sportowego. To było wiosną 2021 roku, czyli tuż po tym, jak Krzysztof Mączyński przedłużył kontrakt ze Śląskiem Wrocław i wtedy wszyscy dziennikarze zgodnie chyba poddawaliśmy pod dużą wątpliwość to, czy to jest dobry ruch, no to wtedy podkreślano, jak bardzo ważnym zawodnikiem mentalnie, ale też sportowo jest Krzysztof Mączyński. No, minęło trochę czasu, okazuje się, że to jednak był błąd, przedłużenie tego kontraktu, bo no dzisiaj zamiast Mączyńskiego moglibyśmy mieć jakiegoś innego zawodnika, który pewnie byłyby po prostu na niego fundusze, gdyby Mąki w składzie nie było, ale to nie jest podcast o Mące. Idziemy dalej z pytaniami. Kacper Cyndecki proponuje nam właśnie, a propos Samca-Talara, bo przed chwilą go wywołaliście, czy Kacper z naszej redakcji proponuje pytanie, czy Samiec-Talar to skrzydłowy? To ja może szybko odpowiem sam sobie, że nie, że nawet trener Dżurzewicz powiedział mi, że to jest zawodnik, który byłby idealny pod kątem gry, taki podwieszona dziesiątka obok, grająca obok napastnika, więc on tam na skrzydle gra trochę z konieczności. Wcześniej w drużynach młodzieżowych czy w rezerwach też grał bardziej bliżej bramki przeciwnika, bliżej środka na pewno niż bocznej linii. Kacper Cyndecki również proponuje pytanie, Mati, może tym razem do ciebie. Jak oceniacie letnie wzmocnienia tak w kilku
kilku słowach. Ja przypomnę: Rafał Leszczyński, Marcin Kączkowski, Matias Nauel, John Yeboah, Michał Żuchowski i Jakub Lutostański. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, że jest taki król strzelców Centralnej Ligi Juniorów w kadrze Śląska. Te wzmocnienia oceniłbym bardziej dwojako, no bo są zawodnicy, którzy jednak wnoszą coś do kadry wrocławskiego zespołu, ale nie wnoszą minut niestety, a tutaj wyróżnił się bardziej John Yeboah, który gdzieś tam pamiętany jest z tej akcji chociażby w Kielcach, natomiast wiemy, jaka jest sytuacja. Jest też Rafał Leszczyński, który miał na razie jedną szansę w rezerwach, jedną w pucharze, no jest Michał Żuchowski, który cały czas gdzieś nie potrafił wrócić po tej, a czyli teraz już wraca po tej kontuzji ścięgna Achillesa. No także tutaj wydaje mi się, że jeszcze nie nadszedł ten czas rozliczeń, jeszcze tutaj musimy troszkę dać tego czasu tym zawodnikom, żeby mogli się obronić, natomiast wydaje mi się, że troszkę zaczął aktywizować się bardziej Martin Kączkowski. Tutaj jestem z tego jak najbardziej zadowolony, bo był wystawiany na różnych pozycjach, gdzieś tam trener Iwan próbował go w różnych ustawieniach, konfiguracjach i w pewnych meczach rzeczywiście dawał od siebie tyle, ile powinien, chociażby zatrzymał poniekąd Kądziora w Gliwicach, także tutaj też miał patent na swój były klub, można powiedzieć, Martin. I wydaje mi się, że jak najbardziej ta rywalizacja z Janasikiem mu tutaj dała dużo, dużo pozytywów. Nie wiem też, jak wy postrzegacie te transfery, no bo Lutostański chociażby, tak jak wspomniałeś, no to na razie widzieliśmy go parę razy w rezerwach i ja na przykład nie byłem przekonany do tego zawodnika. Tak, 7 występów Lutostańskiego w rezerwach, 146 minut, 0 goli. No, liczyliśmy na pewno na dużo więcej w jego wykonaniu. Bartek, ty na kogo zwróciłeś uwagę z tych nowych zawodników Śląska? Kto twoim zdaniem zasługuje na to, by nosić koszulkę w zielono-biało-czerwonych barwach? Znaczy na szansę zasługują wszyscy tak naprawdę, no bo nikogo nie można skreślać na samym początku. Faktem jest, że gdyby na przykład, porównam to w taki sposób, gdyby te letnie wzmocnienia transferowe Śląska były filmem, to po obejrzeniu tego początku nie wiem, czy chciałbym oglądać do końca na takiej zasadzie, ale wiadomo, że mogą się z czasem rozkręcić, co zresztą powoli widzimy już, tak jak Mateusz mówił w przypadku Martina Kączkowskiego. Zawdzięczamy to troszeczkę też Wiktorowi Garcii, który taką jakość prezentował na lewej obronie, że musiał zacząć grać tam Patryk Janasik. Natomiast myślę, że czy John Yeboah, czy nawet na Uel Leiva, co wielokrotnie też podkreślał trener Dziurzewicz, że to jest piłkarz, który też po kontuzji też długo nie grał, tam jego mecz, nie pamiętam już po którym to meczu, to mówił właśnie trener, że to był jego pierwszy mecz od pierwszej minuty, od naprawdę bardzo, bardzo dawna. No a Michał Żuchowski, no trudno powiedzieć cokolwiek o kimś, kto jest póki co cały czas kontuzjowany, więc tutaj też nie wiem. A co do wspomnianego jeszcze przez was Jakuba Lutostańskiego, no to z jednej strony tak naprawdę jeszcze takiej bardzo mocnej szansy nie dostał, nawet w rezerwach, bo jednak te 143 minuty w 7 meczach, czy tam 146 minut, nie pamiętam dokładnie, no to nie można powiedzieć o prawdziwej takiej realnej szansie, ale jeżeli ta liczba nie zmienia się nawet w wypadku, gdy Szymon Krocz, czyli ten podstawowy napastnik rezerw Śląska Wrocław z początku sezonu, od kilku spotkań go nie ma, a ten Lutostański mimo wszystko nie gra, nie wywalcza sobie miejsca od pierwszej minuty, no to żadnego w tym przypadku nie ma. To jest tak coś... No tak, on występuje w Centralnej Lidze Juniorów, można powiedzieć, że został cofnięty do tego poziomu, z którego przyszedł z Jagiellonii Białystok, a z kolei w rezerwach Kacper Radkowski zmienił pozycję ze środkowego obrońcy na środkowego napastnika i tam swoje szanse dostawał. Na razie jeszcze ciągle bez gola. No i też Sebastian Berger znowu wrócił do rezerw, chociaż mówił mi, że on się wreszcie czuje takim pełnoprawnym zawodnikiem pierwszej drużyny, ale to jednak ciągle jest napastnik chyba bardziej skrojony właśnie pod kątem tych niższych lig w Ekstraklasie, ciągle bez gola i bez błysku. Miał swoją szansę w Mielcu, powinien ją wykorzystać, miał też wcześniej w Poznaniu, też ich nie wykorzystał. Jeśli jesteście jeszcze z nami, to zostańcie chwilę, bo dosłownie dwa pytania przed nami. Kacper Cyndecki, również nasz kolega redakcyjny, pyta Mati, jakich Śląsk potrzebuje wzmocnień, to tak na szybko, proszę.
najlepiej dobrych wzmocnień, które dadzą od razu jakieś liczby i nie będą Hiszpanami z trzeciej ligi, którzy będą potrzebowali dużo czasu na wkroczenie w pełni do tej drużyny. Przede wszystkim ofensywa. Ofensywa tutaj myślę, że nie odkryje prochu na nowo, jeśli powiem, że potrzebujemy naprawdę dobrych skrzydłowych, potrzebujemy napastnika, jeśli Erik się nie odblokuje, to naprawdę ten snajper jest poszukiwany, musimy po prostu rozwiesić po całym Wrocławiu ogłoszenia. Poszukiwany napastnik Śląska. Tak mi się wydaje. Bartek, twoje zdanie? Ja tutaj oczywiście zgadzam się z tym, że ta ofensywa powinna zostać wzmocniona, chociaż mi się wydaje, że dalej więcej potencjału jest do wyciągnięcia na skrzydłach wspomnianych przez ciebie z Johna Eboa czy z Denisa Strzemskiego. Ja tutaj też zwróciłbym jednak uwagę na tą defensywę, bo na chwilę obecną, zakładając, że Łukasz Bejger no, nie jest członkiem pierwszego zespołu, no to... Czy jest członkiem pierwszego zespołu, ale... No ale ja mówię realnie. Nie gra, tak? Ale nie gra. Bo nie nazwę kogoś członkiem pierwszego zespołu, kto ani minuty jeszcze nie zagrał w tym sezonie. Kto w tym sezonie nie zagrał. No to kwestia definicji. No tak, jest... tak, no to wiem, ale tak. Więc na papierze tak, ale w realiach nie. Więc jest trzech środkowych obrońców, z których tak jakieś większe zaufanie chyba jak dotąd można mieć tylko do Konrada po prawej w tym sezonie. Przynajmniej ja nie postrzegam ani Daniela Leo Gretarsona, ani Diogo Werdaski na razie za specjalnie, więc zdecydowanie gdzieś stoper, no i ten lewy obrońca, tak, no bo jeżeli Śląsk ma w kadrze jednego lewego obrońcę, który jest na tyle słaby, że trzeba prawego obrońcę przekwalifikowywać na lewego obrońcę i to nie z powodu jakiejś kontuzji, zawieszenia za kartki, tylko tak po prostu, no to po pierwsze i po drugie, po trzecie ta lewa obrona, zwłaszcza, że wiemy, jak w nowoczesnym futbolu ważne są boki obrony. Też uważam, że lewy obrońca powinien już powoli przymierzać szaty Śląska, ale tak jak powiedziałem wcześniej, najpierw ktoś Oporowską musi opuścić, wypchany do Stomilu Olsztyn Mateusz Maćkowiak, ale tylko na wypożyczenie. Marcel Cylla, można powiedzieć, trochę, no nie jest to klub kokosa, ale jednak zawodnik, który do niedawna był podstawowym piłkarzem Śląska, dzisiaj tylko na ławce rezerwowych, drugoligowych rezerw, Krzysztof Mączyński. Krzysztof, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie ty jesteś, co ty robisz, ale w piłkę do Krzysztofa już grającego chyba w Śląsku 2 Wrocław nie zobaczymy. No i to są chyba te, można powiedzieć, ogniwa, które te wagoniki, które trzeba odłączyć i podłączyć nowe w ich miejsce. Ostatnie pytanie. To pytanie od Marcina Sapunia, też naszego redakcyjnego kolegi. Jak trener Iwan Dżurdżewicz zachowuje się w kuluarach w porównaniu z poprzednikami? Tylko tak się zastanawiam, panowie, na ile wy mieliście szansę, na ile mieliście styczność z trenerem Dżurdżewiczem i jakie wrażenia? Mati. Ja bym powiedział, że w kuluarach to jest taki człowiek, to jest bomba energetyczna. W porównaniu chociażby do Jacka Magiery, który jest taki stonowany, opanowany, zawsze jest wszystko wyważone w jego wypowiedziach, tak trener Dżurzewicz, no to jest taki, powiedziałbym, huragan gdzieś tam krążący w korytarzach przy Oporowskiej. No i widać, że też jest pozytywnie nastawiony do wszystkich rzeczy, raczej nie widziałem go jakiegoś przygnębionego, smutnego. No zresztą widzimy, jak on się zachowuje przy linii w każdym meczu, że pokrzykuje na tych zawodników, macha rękami, także to jest naprawdę człowiek pozytywnie nastawiony, powiedziałbym, nie tylko do życia, ale także raczej do futbolu. Zresztą rozmawiałeś z nim, więc doskonale wiesz, jak to wygląda. No i wydaje mi się, że tutaj głównie te cechy takie pozytywne przeważają, jeśli chodzi o takie postrzeganie trenera poza kamerami. Bartek, ty miałeś jakąś okazję, nie wiem, jakaś konferencja prasowa, czy coś było, czy nie pamiętam? Znaczy, szczerze powiedziawszy, póki co w tym sezonie akurat tak gdzieś zawsze typy przedmeczowe, chociażby konferencje, nie za bardzo mi pasowały, ale na pomeczowych byłem i zawsze słuchałem i mam po prostu też takie odczucie, że to jest też człowiek, który niczego też nie ukrywa. Bardzo podobała mi się taka jego szczera wypowiedź, że Śląsk na razie nie jest drużyną, nie jest na takim etapie, żeby dominować w meczu, żeby zagrać taki mecz, że przycisnął rywali od pierwszej do 90 minuty, bo mówił coś takiego i choć no, może nie było to zbyt optymistyczne ujęcie tematu, ale za to bardzo realistyczne i to jest też właśnie człowiek, który wydaje mi się niczego
nie stara się też za bardzo przesładzać ani. I tak jak ta wypowiedź jego na temat Marcela Zyli w rozmowie z tobą, co przytoczyłeś, że no skoro nie gra nawet w rezerwach, no to masz odpowiedź, czy wiążemy z nim jakąkolwiek przyszłość, więc to mi się u niego podoba. Taka otwartość i taka nie, tak powiem, nie pierdzielenie się w tańcu. O, tak może w taki sposób. No myślę, że to... Mam podobne odczucia. Myślę, że Iwan Dżurżewicz przede wszystkim to, co mi się rzuciło w oczy, uszy, że od samego początku takiego zapoznania się bardzo próbuje skracać dystans, pokazuje, że jest dostępny, że zależy mu też na budowaniu relacji z nami, dziennikarzami. Pamiętam pierwsze spotkanie, pierwszy trening otwarty, podszedł do każdego dziennikarza, uścisnął rękę, przywitał się, chciał wiedzieć dokładnie, kto jest kim, jaką redakcję reprezentuje. Później na konferencjach prasowych też i przed konferencjami, i po konferencjach prasowych zawsze coś tam próbuje zagadać, można z nim porozmawiać jeszcze po konferencji prasowej. No a dla mnie takim można powiedzieć dowodem, jakim człowiekiem jest Iwan Dżurżewicz poza tymi oficjalnymi wydarzeniami, był fakt związany z moim wywiadem, który przeprowadziłem w miniony piątek. Trener Iwan Dżurżewicz w czwartek był w Portugalii, w Guimarães, gdzie odbywa się gala z okazji stulecia klubu. Tam trener był nominowany do tytułu najlepszego lewego obrońcy w historii klubu, tam zajął drugie miejsce. No i on tam spędził dzień, spędził noc, wrócił chyba jakoś nad ranem z tej Portugalii i po nieprzespanej nocy, później wieczorem jeszcze w piątek właśnie spotkał się ze mną, nie chciał tego wywiadu przekładać, był mega zmęczony, to było po nim widać, ale mówił do mnie śmiało, pytaj, jak już jesteśmy, to pytaj, więc to pokazuje, że naprawdę poważnie podchodzi do tego, do czego się zobowiązuje i też no jest słowny, a myślę, że to jest też cenne w tych relacjach pomiędzy nami dziennikarzami a trenerem i jest też człowiekiem bardzo szczerym, tak jak no, można powiedzieć, nudziliśmy się na konferencjach prasowych Witesława Lawiczki i chyba wszyscy widzowie, słuchacze się nudzili. Konferencje prasowe Jacka Magiery też w pewnym momencie to było takie już no, masło maślane w kółko, powtarzane to samo. Konferencje Piotra Tworka były momentami absurdalne. Tak na konferencjach Iwana Dżurżewicza no, po prostu mówi prosto z mostu, wali prosto w oczy czasami. To ma swoje minusy pewnie, patrząc przez pryzmat szatni, ale my to cenimy. Myślę, że czytelnicy, widzowie również. Podsumowując, myślę, że jeśli Iwan Dżurżewicz będzie tak dobrym trenerem, będzie tak skutecznym trenerem, jak dobrze buduje relacje, jak dobrym, ciekawym też myślę jest człowiekiem, no to będzie dobrze. To będzie dobrze ze Śląskiem. To było już ostatnie pytanie. Dziękujemy serdecznie. To był podcast Sektor Śląska. Jesteśmy na YouTubie, na SoundCloudzie, na Spotify. Oczywiście odwiedzajcie naszą stronę www.śląsknet.com. Subskrybujcie nasze kanały, komentujcie, dawajcie łapki w górę. Bardzo tego potrzebujemy, bardzo na to liczymy. A jeżeli coś wam się nie podobało, to też śmiało o tym piszcie. Wyciągniemy wnioski, tak jak piłkarze zawsze wyciągają po każdym nieudanym zagraniu, nieudanym meczu. My też te wnioski wyciągniemy. Ja się nazywam Krzysztof Banasik, a moimi rozmówcami dzisiaj byli moi redakcyjni koledzy Mateusz Włosek. Dzięki bardzo, trzymajcie się. I Bartek Królikowski. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam również. Hej Śląsk. To jest Sektor Śląska. Sektor Śląska. Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.